Odry, że Zatoce Gdańskiej. Tutaj liderem tego projektu jest Komunalny Związek Gminy Władysławowo. Z przyczyn oczywistych gmina jest zobowiązana do tego, aby podejmować m.in. działania zmierzające do poprawy czy też przywrócenia równowagi biologicznej itd. itd. Poprzednia rada poprzedniej kadencji w roku 2007, 2008, już dokładnie nie pamiętam, podjęła wolę takiej współpracy. Współpraca okazała się być owocna i korzystna. Wnioskodawca chciałby ją kontynuować. Uchwała ma charakter taki raczej deklaratywny, po prostu zmierzający do tego, aby podjąć pewne działania w tym kierunku. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Na pewno zgłoszenie zapytań nie widzę. Poproszę o zaopiniowanie projektu. Do tego punktu wyjaśnienia. Jeśli ktoś z Państwa jest za, to wystąpią. Proszę o zgłoszenie. Jest radny przejść głos dla. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Pan prezes Staszak zapoznał nas z projektami uchwały w programie 4.20.20. Panie Przewodniczący, Szanowna Komisja, uchwały dzielą się właściwie na tego dwie grupy. Pierwsza dotyczy rezygnacji czy wyrażenia zgody na ustanowienie odgrywanej własności lokali mieszkalnych. Pozostałe to dość regulacyjne uchwały, będą dotyczące z szkodami. Pierwsza uchwała dotyczy budynku czy nieruchomości lokalowej, czterolokalowej, w której jeden lokal stanowi własność osoby, która wykupiła ten lokal. Pozostałe trzy są wolne. Próby działań polegających na tym, żeby całość tego lokalu, całość tego budynku znalazła się w dyspozycji miasta, niż miasto efektu. Działka wydzielona po okresie sąsiadująca z nieruchomościami, które są przeznaczone do sprzedaży, stąd też proponujemy, czy rekomendujemy Państwu wyrażenie zgody na stanowienie odrębnej własności tych lokali przeznaczonych do sprzedaży. Można przewidywać, że w toku dalszych działań już poza aktywnością miasta, być może ruchy właścicielskie dotyczące tego terenu w sensie będą wyregulowane przez rynek, natomiast my proponujemy, żeby te lokale, te 3/4 budynku wystawić w mianowicie w ten sposób na sprzedaż. To tyle. Oczywiście możliwość zagospodarowania tego terenu jest szczegółowo zawarowana planem miejscowym, który dla tego obszaru. W takim razie
kolejne uchwały 426 i 427, to takie swoiste ciekawostki, no ale trzeba to przeprocedować, ponieważ obie dotyczą nieruchomości o powierzchni 1 metra kwadratowego każda. Pierwsza mówi o wyrażeniu zgody na nabycie przez miasto nieruchomości przy ulicy. Druga mówi o darowiźnie, o uzyskaniu w formie darowizny takiej nieruchomości przy ulicy Paderewskiego, czy takie rezydacje czasami przy procedurach pozwolenia na budowę bądź użytkowania stanów sieciowych nie wyskakują, które trzeba mieć stan terenowo-prawny użytkowania. To tyle, jeżeli chodzi o to. W razie budowy projektu uchwały, który jest Państwa ma na celu 426, tak jak ja zapowiedziałem, w pierwszej kolejności to jest Pani Nadzoru, z tym mamy głosy do ręki. 6 głosów za. 427 to jest za, z tym mamy głosy do ręki. To jest również 6 głosów za. Dziękuję. 428. 428. Za niecały miesiąc kończy się umowa dzierżawy nieruchomości gminnej przy ulicy Dworcowej, czyli takiego obiektu, w którym znajduje się hotel wcześniej Dworcowy, restauracja chińska. Ten obiekt znajdujący się na nieruchomości o powierzchni około 700 metrów kwadratowych rekomendujemy Radzie Miasta do sprzedaży w drodze przetargu pustnego, nieograniczonego. Lokalizacja z pewnością Państwu znana z widzenia. Każdy z centralnych to zlokalizować. Oczywiście będą tam określone stosowne służebności dotyczące wystawienia się i korzystania z podwórka, bo znajdujemy się w zbiorniku w ciągu drugiego. To tyle, jeżeli chodzi o to. Czy dotychczasowi dzierżawcy zainteresowani? Z tego czasu wykazywali takie zainteresowanie, to mogę powiedzieć w tej chwili, czy oni będą podejmować się tego przetargu. Przypomnę, że funkcjonowaliśmy przez lata określone wybory dotyczące sprzedaży nieruchomości obcokrajowcom, sprzedaży Schengen, nie Schengen, poza Schengen, Unii Europejskiej i tak dalej. To jest to na to otwarte, natomiast chyba będzie nieograniczone. Obiekt jest, powiedziałbym, na średnim stanie technicznym, wymagające dużych nakładów, lokalizacja wymagająca w przypadku jakichś zagospodarowania bardziej aktywnego niż obecnie rozwiązania swojego własnego serwisu komunikacyjnego, czyli zakładowa, w samym miejscu parkingowe. Ale liczymy na to, że znajdzie się zainteresowanie, tym bardziej, że plany miejscowe w przestrzeni także w miejscu. A dworzec jest rewitalizowany, jest to przestrzeń. Do druku 428, kto jest Państwa jeszcze? Ten brak, poproszę o zaopiniowanie projektu. Kto z Państwa za pozytywną opinią, proszę o podniesienie ręki. To jest druk 429. Druk 429 to znowu przywołanie artykułu 236 Kodeksu Cywilnego 40 lat temu. W 71 roku została zawarta umowa użytkowania wieczystego na lat 40. Wydawałoby się, że to jest czas, który zniesie albo zmieni użytkowanie wieczyste, jednakże lata przeleciały. Na szczęście ustawodawca zapisał w ustawie, w kodeksie cywilnym, taki mechanizm, wielokrotnie przywołuje, że w momencie, gdy użytkowanie wieczyste dobiega końca, w terminie zadanym pierwotnie użytkownikowi wieczystemu przysługuje roszczenie o przedłużenie tego użytkowania wieczystego. Oczywiście także orzecznictwo, cała praktyka, pragmatyka w tym zakresie wskazuje, że my musielibyśmy wykazać istotny interes dla nieprzedłużania tego użytkowania wieczystego. No więc tutaj te słuszne w sumie uprawnienie czy roszczenie, czy właściwie oczekiwanie ludzi, którzy tam czasami wieku mieszkania jest w pełni zasadne. Stąd też, kiedy pojawiają się takie wnioski, za każdym razem, a zwłaszcza dotyczą obszarów mieszkaniowych, rekomendujemy Radzie Miasta przedłużenie tego okresu użytkowania wieczystego. Jest w tym momencie przedłużony do 99 lat od momentu
kiedy on pierwotnie był zawieszony na tej nieruchomości, czyli te 50 prawie lat układa się. Te osoby mają pewne prawo zdecydować, czy będą chciały przechodzić z użytkowaniem czystego na własność, ale to jest tak jakby inny element. Dlatego też niezwykle rzadko zdarza się, żebyśmy nie rekomendowali takich rozwiązań. Mieszkańcy nie przypominają sobie takiego przypadku, ale to dzieje się tylko wtedy, kiedy to rozwiązanie użytkowania wieczystego byłoby na przykład uzasadnione jakimś planem inwestycyjnym. Natomiast generalnie jest to mechanizm, dzisiaj troszeczkę bardziej obawiam, natomiast na sesjach zawsze mówię, że to typowe zachowanie miasta w tym zakresie, że przedłużamy zachowanie wieczystego. Nie czekając na to, czy ktoś to wypuści. Ja proszę o zaopiniowanie tego projektu. Kto z Państwa za, to jest również szczyt, proszę zacząć. Jeśli chodzi o materiały związane z porządkiem, to wszystko zaopiniowane, co powinniśmy zaopiniować. Forma informacyjnych, mamy ręce, jaka się przygotowała dzisiaj, dwie skargi złożone przez mieszkańców, które i nasza komisja powinna się zdaniem, czyli tam działalności w porządku miast miejskiej w Gdyni, druga to dotyczy skargi na związane ze sprzedażą nieruchomości publicznych, czy raczej umową udzielaną przez miasto banku, tutaj nie uzasadnia, jest tutaj konkretna prawa bez pogranicza prawa rozwijania KPA. Oczywiście wszyscy członkowie muszą to dostać. Pani Kasia, gdyby się dało w takim trybie skanowym do procesu, ale do członków komisji. A jedna już poszła. Jedna już poszła. Ja myślałem podobnie, ale rozumiem, że wszyscy ją mają, więc jeszcze dodatkowo nie mam. To są skargi w sensie takim, który nadal jest na sesji, musi się do niego odnieść? Czy to nie? Zrozumiałem. Przynajmniej tak. Jedna jest właśnie ta zatka Janowska na rozpatrzenie skargi przygotowania projektu uchwały Rady w tym zakresie. Druga również ma tutaj opinię prawną mecenasa Szuflety, która mówi, że moja uchwała ludzkiego jest skarbą porozumienia do góry 250 PKA, co skutkuje kompetencją do jej rozpatrzenia Rady Miasta. Czyli jakby my to mamy być komisją, która będzie to wyznaczyć się do tego, co jest, nie miałem szans skomentować dla tego pana przewodniczącego, że to do nas trafia, nie wie jednak przynajmniej póki co już zakłada, że jest to skierowane do nas. Więc nie będziemy się uchylać, żeby coś się wyjaśnił w międzyczasie, jeśli wyjaśni, że nie będziemy się zajmować. Drugą, rozumiem, skargę też Państwo radni dostaną i wtedy będziemy bardziej do tematu odnieść. Miałem plan, żeby proponować spotkanie komisji właśnie tego podsumowującego temat tej dolinowej w środę po sesji, ale wiąc się z inicjatywą tutaj Radnego Cichyńskiego, który już szybciej zaproponował spotkanie w tej sprawie. Po sesji to może nie będę się przy tym rozwiązaniu. Ale to nasze miało być takie organizacyjne na razie, 20 minut, pół godziny, to potem możesz zrobić. Ja nie wiem jakie jest wasze zdanie w tej sprawie, tak? Czy to będzie formuła, żeby w środę po sesji się jeszcze spotkać, czy sobie jakoś zamknąć ten temat, czy nie? Jako do linii. Nie, w ogóle z środę tam tutaj jakieś spotkanie i może się w formie kilku minut sprowadzić do umówienia się o co zainteresowanie w innym terminie i tyle, a może nie, no może wywoła jakieś tam dłuższe od razu chęci wymiany poglądów, nie wiem jak to jest planowane, natomiast pytanie czy się pokuje, bo mówić na posesji, czy wam to nie pasuje, tak? To nie jest problem, jak nie pasuje, to co tutaj nie myje, czy ja mogę skierować się trochę bardziej do góry terminie, w związku z tym, że są święta. Czas na to, żeby się przygotować do tego środowego, to jeszcze sesja, trzeba na sesję przygotować. Pozwolę sobie być tym głosem, który to powie, a reszta... Tak i nie ma, że chcesz tam jakby ustalić, czy ona będzie, czy nie wiem, kiedy wraca, więc tak będzie bezpieczniej. Więc myślę, że spróbujemy w trybie też środową spotkać, ale pewnie może zadbać. Sesyjną środę sobie uzgodnimy. Tymczasem, co tu pozostaje na niezwykłych czas spędzony na czytaniu materiałów samorządowych, a jak bardzo rodzinnych, świątecznych klimatach. I do zobaczenia.
bardzo.